Siemano mordy. Sorry za mój dzisiejszy mało medialny wygląd, ale właśnie jestem po treningu. Także no tego. Dzisiejszy odcinek to będzie remake odcinka, który już powstał, ale pojawił się tylko na Instagram TV. No i tak muszę go znowu zrobić, bo się tamten jakby usunął, a z Insta nie można go ściągnąć, ale to nic. Dzisiejszy odcinek jest o dipsach i o najczęstszym błędzie, jaki widzę u podopiecznych, czy w ogóle u ludzi ćwiczących, robiących dipsy. I błąd ten polega na niewystarczającej retrakcji i depresji łopatki, czyli za małym zaangażowaniu pleców. To było w odcinku o pompkach, tam mówiłem, że to było w odcinku o dipsach i to chodziło właśnie o to, czyli wypuszczamy barki do przodu i wszystko siedzi na mięśniach naramiennych, klata jest już skrócona i ten ruch wygląda w ten sposób. Jest za mało tam pleców po prostu, za mało najszerszego, za mało czworobocznych. Czyli za mała retrakcja i depresja łopatki, czyli dociśnięcie jej do kręgosłupa i zepchnięcie w dół. W tym odcinku na Insta TV, jakby komuś się chciało, to jest trochę ładnie rozrysowane, wypisały mi się markery. Teraz szybka korekcja. Mówimy naszemu misiaczkowi, żeby przyciągał się do poręczy, czyli aktywnie pracował w dół, schodząc w dół, czyli to nie jest opuszczanie, tylko przyciąganie się do poręczy. Wygląda to w sposób taki. Hop, ustawiamy łopatkę wstępnie i ściągam się do poręczy, tak jakbym coś mi oporowało. Hop. I tymi samymi mięśniami, które włączą się przy ściąganiu, staramy się pchać też w górę. Będzie to między innymi najszerszy. A czworoboki, przez to, że ściągamy, też tam ładniej nam tą łopatkę ustabilizują. Także to jest taki szybki tip. Chyba najszybszy ze wszystkich, jakie nagrałem, ale bardzo przydatny, jeżeli chcecie w końcu poczuć klatkę po dipach. Pozdro mordy, jo! Subskrybujemy, lajkujemy. Kolejny odcinek w czwartek oczywiście. Jak zdacie subskrybuj, to tam jest taki dzwoneczek, też go kliknąć proszę. I udostępniamy, dużo udostępniamy. Się walnąłem. Dużo udostępniamy i w ogóle, nie? Pozdro!